Oh my gosh! Ile mi to zajęło? Nie sądzę, żeby Gumo wiedział o ich przeznaczeniu. Mam nadzieję, że przebaczy nam, że oni nie żyją, że oni odeszli. Ojoj. O tak. Spadamy stąd. Dobrze. Oh yeah. Dziękuję. Teraz mam całe życie i czuję... Chciałam powiedzieć, czuję się bezpieczna. Chyba się przeliczyłam. Dobrze, no więc... Jezu, naprawdę, ja nie... Przepraszam, ja nawet nie mogę się wytłumaczyć, bo ja się tak skupiłam na tym, żeby to dobrze robić. Oho! Dobra, posłuchajmy. Czyli element... Boże, ja cały czas nie daję nic spokoju. Czy ja dobrze myślę? Winds to jest po angielsku chmury. Wiatry. Nie żadne chmury. Element wiatru żył przed nami. Chowywany w sercu tego miejsca. Przepraszam. Dobrze. Gumo! Ruiny zostały dla Gumo? Aha, czyli to jest tak jakby w jego przeznaczenie, Bromani. O, co ty, fajnie. Tracąc osoby, które kochał, Gumo jest ostatnim... Aha, jest ostatnim ze swojej rasy. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Ori, proszę zwróćmy to światło dla Nibel. I dla Gumo ten. Odnówmy element wiatru. Proszę bardzo. Chociaż czuję, że teraz będzie quick animation. No właśnie, wszystko się znowu rozpierdala. Ja to zrobię. Ja nie zrobię. O nie, ja was proszę. Co? Aha, ja miałam gdzie indziej polecieć. Dobra, okej, okay, przepraszam. Ała. Ała, to boli. This hurts, please. Niby jak? Co? Ale gdzie ja mam dalej iść? Przepraszam.
Udało się. Kuro's Nest. Wow. Okej. To nie było takie trudne. Trzeba było się skupić. Jezu, czekajcie. Powiem tak. Moi sąsiedzi od tego dnia robią imprezki i jak mam otworzone okno, to mogliście słyszeć w tle jakieś ich piosenki. Przepraszam za to, jeżeli cokolwiek słychać z ich imprezy, ale nie mam na to wpływu po prostu, nie? Okej, co tu się dzieje? No i widzimy teraz tą drugą stronę, kiedy ta sowa nie jest wrednym świnią, tylko dba o swoje małe suweczki, tak? I no, ale i tak wiadomo, że ta sowa to jest wredna suka i no. Kurde, w ogóle miałam tą grę przejść jak najszybciej, jak potrafię, ale właśnie przez to, że mam tyle nauki i tyle szkoły, to... Powiem tak, to jakiś w szybkim tempie to nie jest. I nie wiem teraz, w jaki sposób będę te odcinki wrzucała, ale jeszcze jutro może postaram się zrobić coś w przód, żeby zaradzić temu, żeby te odcinki się pojawiały. Tutaj... Ojeju, tu się dzieje coś. No ja się boję. Jako małe nie są takie wcale takie złe. Światło ich zabija? Czy żeby? Bo żeśmy już tyle zrobili. Została nam chyba jedna czy dwie krainy max do uratowania i skończymy grę. Ojejku, przyszła za późno. No. To drzewo jej po prostu przeszkadza. No ale teraz jak Ori jakby to wszystko odnawia, to już jest coś innego. Ori nauczył się w jaki sposób odnawiać światło, przywracać światło. Cały czas prosto chronił swoje dzieci. Swoje dziecko. Tutaj ciągle jest mówione... O matko. Znalazła mnie. Zwiewaj! W tej chwili mamy się ukrywać przed wredną sobą. I mamy jak asasyn jakoś przebnąć pewnie pod wodą, takie moje pierwsze wrażenie. Dobra, robimy tak, CRTL, podskakujemy, szybko się kryjemy pod wodą, bo ona pod wodą chyba raczej nas nie złapie, ale nie wiem. Możemy oddychać pod wodą, więc jakby jest git. To nie było wcale takie trudne. Nie mogę teraz... Jejku, te dźwięki są rzeczywiście przerażające, już mnie dreszcz przeszedł. Nie idę po to życie. Wali mnie to. Myślałem, że to jest coś ważniejszego w sumie. W jaki sposób je mam tu zniszczyć, nie?
Dzięki bardzo, bardzo pomogłeś, dobra. Nie chcę. O matka. To było bliskie. Okej, Ori się skrył i się skulił, tak jak taka kuleczka. Udało nam się uciec od niej w czasie. Na razie jest czysto, teraz ona będzie na nas polować. Kuro chce po prostu chronić swoje dzieci. Ale pamiętaj, Ori, element wilgoci? Zimna? Coś tam jest jeszcze do zrobienia. Czyli Sunstone to nie jest to piekło przynajmniej przypadkiem? Musimy dostać się wyżej na tamtą ścieżkę, Sorrow Pass, i musimy przemierzać przez wiatry, żeby odpowiednio, żeby pokazał nam drogę? Tak? Okej. Okay. Nowa rzecz. Odblokowała się. Pięknie. Ale to wygląda ciekawie. Podoba mi się. Zaskoczą nas, coś czuję. Zaskoczą. Sama gra w sobie jest tak ciekawa, tak pięknie skonstruowana, że ja nie wiem, czy ja w ogóle... To, że ja nie daję rady mówić, to nie psuje aż tak wiele. To jest oczywiście trochę smutne, że ja nie jestem w stanie z wami tak całkiem rozmawiać, bo się tak bardzo skupiam na tym. Ale to nie znaczy, że to jest coś złego. To jest absolutnie spoko. Z tego też się daje jakby. To też jest fajne. Kurde. Niech zniknie, o. Kurde. A mnie załatwiły te malutkie te gnojki. Dawaj. Kurde, jeszcze raz. Od jednego, jeszcze raz. Jeszcze się odbić od tamtego, do drugiego tamtego, ajajajaj. Nie trafisz mnie. Kurczę. O. Dobra. Jest tyle mocy, że czasami trudno mi zapamiętać, co po kolei używać, żeby było dobrze, nie? Naprawdę. Myśmy tu byli? Oh, really? Pięknie. Weźmy sobie to zużyjmy, co? Co wy o tym myślicie? Dobra, bym... O, potem będzie następnie będzie triple jump i wtedy dopiero ultra defense. Okej. Okay.
Chyba tędy, nie? Tak myślę przynajmniej. Piękny punkt umiejętności. Dobra. Zebrane. Okej. Skoro to nie tędy i tu żadnego przejścia nie ma, no to musimy zejść na dół. Tędy droga, moi drodzy. Tak myślę, ale nie wiem. No wiedziałam, ona się zaraz wkurwi i mi pomoże. Świetnie. Kolejny punkt umiejętności. Może od razu sobie wykorzystajmy, jak już ten... No. Ja bym nie wiem, czy poszła w tą stronę, czy w tą. Ale chciałabym od razu umieć triple jump. To jest dla mnie najważniejsze po prostu. Okej. Dobra. Dobrze. Pięknie, 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 cudownie. Sorrow Pass! No i wiemy, co mamy robić dalej. No, halo, spadaj! Otwarte Energy Door. Zapisujemy. Pięknie, pięknie. I co mamy tutaj? Nie wiadomo. Zejdźmy na dół. Mało co tu trzeba latać, ale... O ty. Pięknie. Ups, dobrze zapisałam. Dobra, tu mamy teraz to oznaczone. Zejdźmy sobie jeszcze, znaczy zejdźmy, wejdźmy do góry, a raczej polećmy. Co mamy tu? Potworki mamy tutaj, dobra. Leć, leć, spoko. No ej! Halo, leć! Dobra. Dobra. No nie da się w powietrzu, okej. A, okej. Zapiszmy, bo mamy mało życia, plus jeszcze zebraliśmy coś ważnego. Okej. Co tu?
tu jest. Ale jestem zadowolona, jest piękny po prostu. Idzie mi niesamowicie. Okej, ale myślę, że tutaj sobie zakończymy, moi drodzy. Bardzo mi się podobało, dziękuję wam za dzisiaj. Do zobaczenia w następnych, cześć!